Hej, cześć, z tej strony Kinegunda i Kunegunda w sumie też. Ostatnio jestem tak zorientowana, że moja siostra, która już od lat nie siedzi w LPS-ach, musiała mi powiedzieć, że już sługi 7 w sklepach. Ja od dawna nie wchodziłam na Facebooka, a ona widziała filmiki na TikToku. Basic Fan zrobiło mi jumpscare'a, bo ich LPS-y miały być w Polsce w sierpniu, a tu nagle, jep, są w czerwcu. Zobaczymy, ile spekulacji z mojego poprzedniego filmu o G2, którego już nie pamiętam i nie chce mi się go oglądać, ale zobaczymy, ile się sprawdzi. Tak też zapraszam na moją wycieczkę do Smyka. Pancerne kroksy. Jest tak, w mojej najbliższej galerii pod Warszawą nie było blind boxów, a w mojej najbliższej galerii w Warszawie nie było w ogóle Smyka. I sprawdzałam też w innych sklepach typu Empik, też nie było, także no kupiłam sobie jedno pudełeczko i tak jest. No czegoś takiego jeszcze nie robiłam. Czuję się totalnie jak vloger w tym momencie. No i znając moje umiejętności odpakowywania, to mi się to zajdzie z pół godziny. Dobrze mnie widać. Ojej. Boże! Już psuję. Ja jestem pewna, że to jest schrzanie. Pamiętam, kiedyś odpakowywałam spaniela i zepsułam mu czapeczkę. Myślałam, że to jest zabezpieczenie, to było od czapeczki, ją zepsułam. Bo tak dawno... tak dawno... nie odpakowywałam LPS z pudełka. Że to jest... Dobra, figurki, mamy, ja banana wyciągam. I to jest ten moment, gdzie go porysuję. Ogólnie tragiczne mam światło na tej scence. Nie zasłoniłam roret. Pan od oświetlenia by mnie dojechał, gdyby to zobaczył. Proszę mu nie wysyłać tego filmu. Osoba będzie była. Chociaż dzisiaj gadam z panem od montażu o moim kanale. Słówka. Ale ja chcę labradodla. Ale nie chcę go też porysować. Wiecie co, zrobię cięcie, bo boję się, że coś się skrzani. Chyba mu troszkę porysowałam język, ale nie jestem pewna. I ogarnęłam, myk był z tyłu. Trzeba było przeciąć. No to super. No, kochani, dawno się nie wyjmowało LPS-ów z pudełka. Się wyszło z wprawy. I siup. I siup. Dobra, pierwsze co? Nie pachnie jak G2. I druga rzecz, która interesuje mnie najbardziej po zapachu. No rzeczywiście, ten plastik jest trochę miętszy. Patrzcie, co jeszcze odkryłam. Tu jest tekturo... Nie widać, mam gówniane światło. Ale tu jest tekturowy pokoik.
Miałam kiedyś taki od córeczek Daisy, ale tata mi go spalił. Widać to coś? No coś tam widać. O! Pocztówka ze Stegny. Dzięki, Basic Fan. Chloe, teksik. O ja pierdzielę. Ja wiem, co to jest. Chuj, myślałam, że to naklejeczki. A to jakiś żeton. Karta. Ta osoba wcale nie jest taka brokatowa. I w sumie mapka. Fajne, to jest akurat mega G2. To jest mega G2 vibe. A tu jest mój dylemat. Dobra, mega się bawiłam, a teraz przejdźmy ponownie do części właściwej. Początkowo nie byłam przekonana do tej figurki, bo mam podobną, ale w sumie dobrze wyszło, bo po pierwsze wcale nie są takie podobne. A po drugie, mogę je sobie porównać. No to tak, na pewno mamy do czynienia z innym materiałem. Ma inny zapach. Jest miętszy. Taki jak mają figurki od Blight. I bardziej połyskujący. No jeśli chodzi o ten konkretny kształt, to nie wiem, ma dłuższy łeb. Znaczy tak sobie obkręcę. Dookoła. Sorry, tata, żeby w piecu mieć, nie chcę powtarzać scenki. No, nie różnią się dużo moim zdaniem. I tu mamy sówki, możemy sobie fajnie porównać brokat. Ten od G2 jest taki... chropowaty, taki brokat, że brokat, który się sypie. A tutaj mamy taki... taki metaliczny, że ledwo go widać. Tak przez pudełko patrzyłam, to nie wiedziałam, czy to jest brokat, czy to jest tylko taka połyskująca farba. Mogłabym to porównać do paznokci. Tu mamy sytuację, że sypiemy brokat na lakier, gdy się go dotyka, jest taki chropowaty. A tutaj, że mamy lakier z drobinkami brokatu i gdy się dotyka, to jest gładki. I oczywiście jestem brokaciara i preferuję ten model. Tutaj ledwo widać, że to jest brokat w ogóle. Jeszcze obkręcimy. I znów mój tata grzebie w piecu. Kiedy kręcę. No po prostu mój tata nienawidzi mojego kanału. W ogóle jeszcze taki fancik teraz patrzę. Tu mamy, że Hasbro. Bo to Hasbro. Tu nic nie mamy. Tu mamy, że Hasbro, bo to Hasbro, ale to jest bryte. Nic mniej widać. I tutaj mamy Hasbro. Musicie wierzyć mi na słowo, bo też jest wyryte, ledwo widać. Chociaż trochę widać. Hasbro, co ty tu majstrowałeś przy G7? 2009? What? Ej, niech mi ktoś to wyjaśni w komentarzach, bo nie czaję. Wreszcie posadziłam te słowa, już myślałam, że oszustwo. Dodatki. No tak, dodatki dają vibe G2. Ten sam materiał, ten sam plastik. Co do materiału figurek, rzeczywiście sprawdziło się, że jest trochę gorszej jakości. No i mega żałuję, że nie pachną jak G2. Znaczy, no, nie spodziewałam się, że będą, ale no nadal szkoda. Teraz będę wąchać wszystkie swoje G2. Może jeszcze? Nie, jeszcze niektóre nie wywietrzały. Zapach G2 najlepsze perfumy. Jestem mega wdzięczna, że Hasbro nareszcie nas usłyszało. Gdy weszłam do tego smyka i zobaczyłam te G2 w pudełkach, na półkach, to po prostu takie uczucie nostalgii. Tylko mogłyby być bardziej granatowe. Ale mapki chociaż są. Tu stara dla porównania. Ja jeszcze będę czatować na blind boxy, bo chcę King Charles, Spaniela i Pudla. W sklepie spotkałam inną LPS-iarę, gdy się ode mnie dowiedziała, że nie ma blind boxu, była rozczarowana podobnie jak ja. Także no, wszyscy czatują na blind boxy.
Ja zapomniałam o najważniejszym, nawet bardziej niż zapach, najważniejsze porównanie. Mechanizmy. Czy wy to słyszycie? To słyszycie, a to nie słyszycie. No, labradorle ogólnie zbyt zajebistych mechanizmów nie mają. Dlatego też średnio lubię ten kształt, jak mamy czczera. Patrzcie, jak się obkręca, łatwo. O. Słyszycie? A tu nie słyszycie? Jest też płynniejszy, jak się okazuje. O. Dużo, dużo lżej chodzi u tej niebieskiej. No, takie tam porównanka. Po sieci krążą też zdjęcia drugiej fali G7 i na tej podstawie mogę powiedzieć, że Basic Fan zdecydowanie stawia na pstrokatość i tracę nadzieję, że zobaczymy jeszcze oldschoolowe, stonowane barwy. Bo nawet jeśli mamy te naturalne kolory, to są takie, o taki cheese, taki, no to nie jest to, co to, no nie. Ostrość. Ostrość. Korzystając z filmu, co u mnie słychać? Hasbro mi jeszcze nie odpisało, nie chcą mi dać dziady licencji na LPS i stworzyłam taką oto animowaną migotkę, żeby ogarnąć podstawy animacji, bo stwierdziłam, że mi jakby wypada. Dzięki Basic Fan za LPS. Jesteście mega.